A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Przed tygodniem opowiadaliśmy, jak narodziła się miłość rzeszowian do rowerów. Poprzez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Rzeszowskie Towarzystwo Kolarzy i Motorzystów dobrnęliśmy aż do czasów II wojny światowej. Już w PRL-u kolarstwem zawładnął sport wyczynowy i wielkie wyścigi. Nie, Tour de Pologne jeszcze nie przeżywał swoich wielkich dni, choć już od 1947 roku kolarze w nim startowali. To dla kibiców liczył się tylko wyścig pokoju. Wystartował 1 maja 1948 roku i przez lata dla kolarzy z krajów bloku wschodniego i zawodników amatorskich z zachodniej Europy był tym, czym dla zawodowców Tour de France. Początki były skromne, wystartowały jednocześnie dwa wyścigi, z Warszawy do Pragi i z Pragi do Warszawy. Ścigała się garstka kolarzy z Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i Jugosławii. W 1952 roku do grona organizatorów dołączył Związek Kolarski NRD, a wśród patronów prasowych obok Trybuny Ludu i Rudego Prawa pojawiła się gazeta Neues Deutschland. Od tego czasu przez blisko 40 lat trasa przebiegała w zmiennej kolejności miast po trójkącie Warszawa-Praga-Berlin. Po raz pierwszy uczestnicy wyścigu pokoju pojawili się w Rzeszowie w 1963 roku, podczas 16 edycji tej imprezy, rozpoczynającej się w Pradze, pokonując etap z dzisiejszego słowackiego Preszowa przez przejście graniczne w Barwinku do Rzeszowa. Następnego dnia czekał kolarzy etap ulicami Warszawy. To też przewidywano podstawienie specjalnego pociągu relacji Rzeszów-Warszawa, składającego się wyłącznie z wagonów sypialnych, zwanego pociągiem wyścigu pokoju. Ponieważ w Rzeszowie nie było wówczas telewizyjnej stacji nadawczej, a nie znano jeszcze łączności satelitarnej, to też z mety etapu w Rzeszowie nie przeprowadzono bezpośredniej transmisji telewizyjnej, zadowalając widzów reportażem nadanym po zakończeniu etapu. Pięć lat później, w burzliwym 1968 roku, 12. etap wyścigu pokoju prowadzący z Krakowa do Rzeszowa wygrał po zaciętym finiszu Duńczyk Ole Højlund przed Polakiem Zygmuntem Hanusikiem. W 1972 roku odbywał się jubileuszowy 25. wyścig pokoju i znowu Rzeszów był miastem etapowym. Tym razem najwięcej kłopotów sprawiała baza hotelowa. Ostatecznie zawodnicy i osoby towarzyszące zamieszkali w nieoddanym jeszcze do użytku hotelu Rzeszów, który jeszcze miesiąc czekał na oficjalne uruchomienie. Ale o tym już opowiadaliśmy przy okazji dziejów tego budynku. Po 7 latach przerwy wyścig pokoju zawitał po raz ostatni do Rzeszowa w 1979 roku. Był to wówczas 8. etap wyścigu prowadzący górskimi trasami z Nowego Sącza. Poprzednio, tego samego dnia, rozegrano etap jazdy indywidualnej na czas z Krynicy do Nowego Sącza. Sam wyścig pokoju zmarł śmiercią naturalną w 2006 roku, a kibice zwrócili się w stronę Tour de Pologne, który również i w 2022 roku zawita do Rzeszowa. Tym razem będzie to etap z Łańcuta do Rzeszowa, według zamysłu organizatorów liczący sobie aż 178 km. Bez wątpienia kolarze to lubią sobie utrudniać nawet najprostszą drogę.